Budowa szkieletora trwa już od 37 lat. Przez ten czas zmieniali się właściciele obiektu, żaden z nich nie był jednak w stanie doprowadzić prac do finału. Obecnie budynek należy do spółki Gamla Poland, kontrolowanej przez Gliwicki Radan. Według władz firmy już w czerwcu obiekt będzie posiadał szklaną elewację. Kolejnym etapem będą prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Całość ma być gotowa do końca roku. Obiekt ma kusić potencjalnych inwestorów wolnymi biurami. Zarząd firmy Radan przekonuje, że taka ewentualność już cieszy się zainteresowaniem. Czyżby zatem określenie szkieletor na dobre miało pójść w odstawkę? Przekonamy się już za kilka miesięcy.